mnie słuchacie, oto kolejny odcinek unpackingu, witam was bardzo serdecznie. No i kolejna paczka. Słuchajcie, zamówiłam ją w poniedziałek, a przyszła już dzisiaj. I taka jeszcze ciekawostka, że dzisiaj rano dostałam wiadomość od tej strony, że paczka została wysłana, a potem w bardzo szybkim tempie dostałam wiadomość, że mogę już ją odebrać w paczkomacie. Także myślę, że mogę wam polecić tą stronę. Jest to światzabawek.pl. Oczywiście link będzie w opisie. No i powiem od razu, że nie jest to koń. Tak. Jest to coś, czego na pewno się nie spodziewaliście u mnie. Ale jest to kolejna figurka, która przyda mi się do filmu Zebra z klasą, który, jak już mówiłam w wczorajszym unpackingu, pojawi się na 14 tysięcy, jak będę miała subskrypcji. Więc wyczekujcie. A ja właśnie otwieram. Tu już więcej nic nie ma. I otwieram kolejną folię bąbelkową. Wow, chyba on jest wielki. Zaraz wam pokażę, co to jest, ale on zimny. Dobra, to widzę, co to jest. Aha, paragon, okej. Okay. No i zaraz pokażę, już widzicie. Tom, dom, dom, jest to pelikan ze Schleicha. Odczepię już od razu tą cenę z niego. Jest to kolejna figurka ze Schleicha. Tym razem, jak widzicie, dość egzotyczne zwierzę, czyli pelikan. On mi się bardzo spodobał. No i tutaj mam, widzicie, w pyszczku taką rybę. Bardzo fajnie wygląda. Właśnie chciałam pelikana, który by latał. Miał właśnie takie otwarte skrzydła, żeby tak pokazywać się klata. No, więc będzie fajnie właśnie do filmu Zebra z klasą, bo jeżeli oglądaliście, to wiecie, że występował tam pelikan o imieniu Gęś. Bardzo oryginalnie, więc też wystąpi. I właśnie tego był mi potrzebny. Jest bardzo ładny, podoba mi się. No i też przy okazji wypełni moją kolekcję zwierząt. Naprawdę jest fajny. Bardzo ładnie zrobione w ogóle te skrzydła, takie detaliczne. Zobaczcie. Ma bardzo dużo detali, naprawdę śliczny jest. I jeszcze zobaczę, z którego roku on jest. 2011, aha. No trochę już ma, ale bardzo jest ładny. Z pelikanów ze Schleicha był jeszcze jeden, ale tamten o wiele mniej mi się podobał. A ten zachwycił mnie już od razu, także właśnie tego kupiłam. Jeżeli chcecie zobaczyć, z jakiej strony, no to oczywiście link jest w opisie. No. No i możecie się niedługo spodziewać jeszcze jednego unpackingu. Nie wiem kiedy, ale zobaczymy, kiedy paczka przyjdzie, ponieważ czekam na jeszcze jedną paczkę ze smyka. Także już niedługo będziecie mogli się spodziewać kolejnego unpackingu i to będzie ostatni unpacking na jakiś czas. No, ale możecie pisać, czy macie tego pelikana, czy też nie. Albo czy macie jakiegoś innego jeszcze ze Schleicha. Piszcie w komentarzach, czy macie w swojej kolekcji pelikana. Jest to mój pierwszy. I jestem bardzo zadowolona. Także no, mam nadzieję, że wam się podoba. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.